Cześć, cześć, tu Marek. Zapraszam Was dzisiaj do nowego ośrodka, jednego z moich ulubionych, Turacher Hill, który znajduje się na granicy Styrii, Karyntii i ziemi salzburskiej. To tu czasami serwowane jest prosecco na stoku. No i też jest tak zwany sea taxi, czyli wyciąg po jeziorze. My zaczniemy od trasy Adrenalin, tak na sam początek. To jest trasa wzdłuż wyciągu. Tutaj specjalnie Wam wyciąg pokazałem, wzdłuż którego będziemy jechać. To jest szósteczka. Góra też fantastycznie wygląda, zwłaszcza z tymi leżakami, na których, że tak powiem, bardzo często narciarze opalają się, podziwiając widoki naokoło. A my zaczynamy z górnej stacji Turach, wyciągu Turach. Na lewo odbija 20 Fisowska. 32 można dokładnie zjechać do tego wyciągu, który jest po jeziorze. To Wam kiedyś opowiem, pokażę. Tu mamy też odbicie na 22 i 21 na prawo. Bardzo 21, bardzo fajna trasa, którą będziemy łączyć się w dolnej części, a my tutaj wpadamy na naszą 34 Adrenalin. Pewnie dlatego, że ona leci tuż pod wyciągiem. Jak widzicie, jest wąsko, ale na tyle, że da się kręcić. No i przejeżdżamy pod słupami. Są one dość dobrze zabezpieczone, na szczęście. Tutaj nachylenie nie jest jakieś bardzo duże, więc mamy możliwość kontrolowania prędkości, na szczęście. A wracając, dlaczego to jest mój ulubiony ośrodek? Oczywiście nie jest bez wad, ale w tej części, którą właśnie, od której zaczęliśmy, znajdują się takie dość wymagające trasy. Szybka Fisowska, super 21, ta Adrenalin też robi swoje w tym miejscu. Za to na sąsiednim wzgórzu są przede wszystkim trasy dla dzieci i dla młodzieży, no i też dla dorosłych, bo są i kids slope, i snowparki, i fun parki, więc jest tego dość sporo. My tutaj w tym momencie dokładnie zjechaliśmy już spod wyciągu, dołączyliśmy do trasy numer 21 i tą trasą zmierzamy do ścianki. Na szczęście nie wszyscy, którzy chcą nią zjechać, muszą, ponieważ tutaj na lewo było odbicie 31, a my teraz znajdujemy się na czarnej trasie 35 i to jest taka poważna naprawdę ścianka. Tego może tutaj dokładnie nie widać, ale z dołu robi dość poważne wrażenie. Tutaj już mamy procent, gdzieś koło 40% nachylenia. I widziałem kilka osób, które tutaj, jeżeli się wywrócą, to już tylko zjeżdżają na dół. Oczywiście w pozycji horyzontalnej, nikomu nie życzę tego. No a my dojechaliśmy do dolnej stacji. Jest przełom marca, kwietnia, więc temperatura jest dość wysoka. Startowaliśmy z 1900, zjechaliśmy na 1400 niecałe. Jak widzicie, ta dolna część jest bardzo ostra, a pozostała część jest do zjechania, mimo że jest adrenalina. Pozdrawiam wszystkich, cześć Marek.